Szanowni Państwo, szczęść Boże, nazywam się Arkadiusz Stelmach i zapraszam Państwa do kolejnego odcinka z cyklu Rewolucja i kontrrewolucja. Dziś chciałbym poruszyć temat totalnej równości i totalnej wolności. Temat wolności i równości, on się przewija już od kilku wieków w naszej polityce, kulturze, w naszej cywilizacji, w myśli politycznej, społecznej, ekonomicznej. I jest bardzo mocno eksploatowany w naszych dniach, bowiem w imię właśnie wolności i równości dokonuje się całkowitej przebudowy całej naszej rzeczywistości religijnej, moralnej, społecznej, ekonomicznej, politycznej. Wchodzi to w świat korporacyjny, do miejsc pracy, do szkół, uniwersytetów itd. Warto tutaj przypomnieć, że chyba po raz pierwszy te hasła wolności i równości no to tak bardzo mocno wybrzmiały przy okazji rewolucji francuskiej z 1789 roku, w której jak wiemy i do dziś Republika Francuska te hasła ma na swoich sztandarach, na swoich oficjalnych dokumentach na rozmaitych ministerstwach równość, wolność i braterstwo. I tutaj y, znawcy rewolucji francuskiej pamiętają, że w czasach właśnie tejże zawieruchy dziejowej, jakim była rewolucja francuska, y, to hasło było jeszcze troszeczkę dłuższe i brzmiało ono tak: wolność, równość, braterstwo albo śmierć. Y, obecnie tego ostatniego członu, albo śmierć się y, specjalnie nie, nie eksploatuje. Natomiast no, wtedy on się pojawił i w, nie tylko się pojawił, ale e, ideolodzy i ci, którzy przeprowadzali rewolucję francuską, rzeczywiście wcielili je w życie, dlatego że w imię realizacji właśnie tych postulatów, e, tych, którzy się z tymi postulatami w jakiś sposób nie zgadzali albo wydali, wydawali się w jakiś sposób podejrzani, no to niestety wielu z nich e, rzeczywiście tej śmierci doświadczyło z rąk e, rewolucjonistów na gilotynie, czy też w inny, m, często bardzo okrutny sposób. Ideały oświecenia, ideały rewolucji francuskiej przeszły w późniejsze lata, przez cały XIX wiek były rozwijane i one znajdowaliśmy je w ideologii komunistycznej, tam zresztą pierwociny tej ideologii komunistycznej widzieliśmy już na przykład w eksperymentach Babofa u końca rewolucji francuskiej właśnie, ale potem w marksizmie, w różnych odmianach właśnie marksizmu, socjalizmu, komunizmu, ta idea równości rozwijanej potem, potem nie tylko już na równość, prawda, klasową, ale również na równość ekonomiczną, ta idea równości była kontynuowana i jest kontynuowana do naszych czasów. Również hasło wolności, czyli takie naczelne hasło liberalizmu, ono też przez właśnie XIX wiek do jakby do... do Zostało doprowadzone do naszych czasów, i też to hasło wolności jest bardzo mocno eksploatowane. Tutaj warto właśnie znów wrócić i sięgnąć do dzieła, które przyświeca nam tutaj w tych naszych rozważaniach o rewolucji i czyli do tego klasycznego już dzieła z 1959 roku. Plinio Correa de Oliveira, rewolucja i kontrrewolucja, który właśnie tej sprawie poświęca tutaj dużo uwagi i dużo miejsca, mówiąc o tym, że rewolucja ma swoją metafizykę i ma swoje metafizyczne zasady. I on właśnie wśród tych metafizycznych zasad wyszczególnia właśnie te dwie zasady: totalnej równości i totalnej wolności. I tutaj pozwolę sobie, proszę państwa, zacytować fragment z tego dzieła, który brzmi tak. Mówi Plinio Corea d'Oliveira. Zresztą pycha, rodząc nienawiść przeciw jakiejkolwiek władzy, doprowadza do wyraźnie liberalnej postawy. Z tego względu musi być brana pod uwagę jako aktywny czynnik liberalizmu. Gdy jednak rewolucja zdała sobie sprawę, że wolność spowoduje nierówność, jeśli ludzie nierówni w sensie w, swoim, w swoich zdolnościach i ich wykorzystaniu pozostaliby wolni, wtedy z powodu nienawiści do nierówności zdecydowała się poświęcić wolność. To zrodziło jej fazę socjalistyczną, która nie jest niczym innym, jak tylko jednym z etapów całego procesu. Rewolucja oczekuje u swego kresu ustanowienia takiego stanu rzeczy, w którym całkowita równość będzie współistniała z pełną wolnością. Czyli tutaj mamy właśnie tę totalną równość i totalną wolność, jako takie metafizyczne ideały i cel, ku któremu cały ten wielki wysiłek rewolucyjny zmierza. I dalej, zaraz tutaj Plinio Oliveira mówi tak. W ten sposób, historycznie rzecz biorąc, ruch socjalistyczny jest zwykłym udoskonaleniem ruchu liberalnego. I tutaj, nawiasem mówiąc, no, generalnie dominuje taka opinia, prawda, że to są jakieś antagonistyczne, zwalczające się obozy socjaliści i liberałowie. Tak? No to nawet w parlamentach to, to widzimy różne partie, jedne odwołują się do socjalizmu, inne do liberalizmu i toczą niby ze sobą taki no, bardzo zajadły i fundamentalny spór. Tymczasem, jeszcze raz przeczytam, w ten sposób historycznie rzecz biorąc, ruch socjalistyczny jest zwykłym udoskonaleniem ruchu liberalnego to co prowadzi autentycznego liberała do akceptacji socjalizmu polega na tym, że w socjalizmie tysiące dobrych lub przynajmniej niewinnych rzeczy jest w tyrański sposób zakazane, gdy jednocześnie jest faworyzowa faworyzowane metodyczne zaspokajanie czasami z pewnymi przejawami surowości najgorszych i najgwałtowniejszych namiętności, takich jak zazdrość, lenistwo i lubieżność. Z drugiej strony liberał dostrzega, że poszerzanie zakresu władzy w ustroju socjalistycznym nie jest niczym więcej jak tylko środkiem w ramach logiki systemu do osiągnięcia upragnionego celu, to jest ostatecznej anarchii. I tutaj ten krótki fragment daje nam bardzo bogate treści do rozmyślania, zwłaszcza w kontekście tego, co na naszych oczach, w zglobalizowanym już bardzo mocno świecie, proponują nam właśnie no, ci, którzy dążą do zaprowadzenia owego nowego ładu, nowego porządku w świecie opartego na właśnie tej ideologii, która zmierza do ustanowienia tej absolutnej wolności i absolutnej równości. Co tutaj konkretnie mam na myśli? Mianowicie w ostatnich dniach, no nie dniach, ale nawet latach i miesiącach, no, w całym świecie, również w Polsce, rozmaite osoby zabierają głos na temat tak zwanej mowy nienawiści. Wiemy, że rozmaite są już takie kraje, które do swoich systemów prawnych wprowadziły penalizację mowy nienawiści. Unia Europejska, której częścią Polska jest, również przymierza się do jakiegoś wprowadzenia tutaj penalizacji mowy nienawiści właśnie. No, i, a właśnie ta mowa nienawiści jest bardzo mocno związana z tym ideałem rewolucyjnym, właśnie totalnej równości i totalnej wolności. I co ciekawe, widzimy tak, jak profesor Pinio mówił, że o ile przez ostatnie kilkadziesiąt lat mówiono nam, że zatriumfował liberalizm, tutaj szczególnie Francis Fukuyama o tym mówił, prawda, o końcu historii, a koniec historii miał polegać na tym, że właśnie liberalna demokracja, czyli wolność, tak, e, zatriumfowała rzekomo w całym świecie i w zasadzie ten proces historyczny dobiegł końca. Tymczasem, w, tych właśnie w, w momencie, kiedy Fukuyama <coughs> ogłaszał te słowa, <coughs> było coraz bardziej jasne, że e, są grupy bardzo silnie ulokowane w, w rozmaitych instytucjach, przejętych właśnie przez rewolucyjne środowiska, te grupy właśnie zaczęły coraz bardziej poświęcać tę właśnie wolność, o której mówił Fukuyama, ten właśnie liberalizm taki klasyczny, gdzieś tam sięgający jeszcze do Johna Stuarta Milla czy do jeszcze wcześniejszych ideologów, i zaczęła akcentować znów kwestię równości. I tu właśnie na przełomie lat 80. i 90. właśnie ci postmodernistyczni rewolucjoniści, którzy jakby przejęli władzę w instytucjach przeróżnych, najważniejszych instytucjach politycznych, społecznych, również widzimy ich bardzo mocno, nawet w kościele, w kościele katolickim obecnych, właśnie oni zaczęli poświęcać tę zasadę. Wolności na rzecz zasady równości. No i mieliśmy taką sytuację, że pojawiały się coraz to nowe grupy, które były ewidentnie zachęcane do tego, żeby jak gdyby wypisać sobie, wypisywać sobie na sztandarach, poprzez najpierw ogłoszenie jakiejś swojej tożsamości, jak na przykład mamy to w przypadku całego ruchu związanego z rewolucją seksualną i y, całego ruchu spod znaku tęczy, że pojawiają się y, coraz to nowe tożsamości, prawda? Bo tych, y, bo tych najpierw były, mówiło się o homoseksualistach, potem mówiło się, pojawił się taki skrót LGBT, potem pojawiło się to słowo Q i, i tak dalej, pojawiają się nowe litery, jest plus, jeszcze tam się i pojawia, i ten, no, nie wiadomo, prawdopodobnie ten skrót jakoś będzie rozwijany albo jakaś inna nazwa będzie będzie niedługo stosowana, bo tego jest bardzo dużo, pojawią się różne, różne właśnie tożsamości, które wypisuje się na sztandarach i te tożsamości, ci ludzie, którzy się jakby identyfikują z tymi tożsamościami, tak się określają, no, twierdzą, że ta ich tożsamość jest niebrana pod uwagę, czy też wręcz mają do czynienia z jakimś formą dyskryminacji, no i oczekują od państw, od władzy, żeby właśnie te państwa ta, ta, ten aparat państwowy, który ma również do dyspozycji aparat represyjny w postaci no właśnie tutaj policji sądów różnych innych narzędzi represji, aby wziął pod uwagę ich smutny los jako osób dyskryminowanych i upomniał się właśnie o te ich prawa. I tutaj bardzo szybko wykorzystano taki mechanizm, że właśnie wszystkie postawy, krytykujące rewolucję seksualną na przykład, krytykujące postulaty ruchów tęczowych zostały uznane za nienawistne, zostały uznane za takie, które no obrażają, czy też poniżają, czy w jakiś sposób właśnie godzą w interesy i dobro tychże grup i mamy w tej chwili na świecie właśnie taką tendencję, żeby te coraz to nowe pojawiające się tożsamości właśnie idą tą drogą i żądają od władz przeróżnych, globalistycznych i tych na szczeblu również narodowym i lokalnym, i tak dalej, czy uniwersyteckim, czy szkolnym, aby właśnie te ich interesy były chronione. I tutaj mamy konflikt właśnie między, między tą totalną wolnością, która miała zapanować, tak jak mówił Fukuyama i inni ideolodzy, a tym postulatem, właśnie równości, i tym taką postawą, jak gdyby, no takiej, takiej hiperwrażliwości, nadwrażliwości na to, że jakiekolwiek poczucie, jakiekolwiek utożsamienie się z jakąś tam postawą, jeśli ono jest krytykowane, to wymaga ono właśnie penalizacji. I tutaj. Mm, Proszę Państwa, to ma swoje już przełożenie w tej chwili. Ta, całe to podejście, właśnie ta, ta szczególna wrażliwość i to podejście do zapewnienia tej równości na, na tym etapie, na jakim, na, na jakim jesteśmy, też coraz bardziej przybiera takich znamion instytucjonalizacji. Bo, tak jak mówię, ideologzy postmodernizmu. Ustanawiając ten nowy stan rzeczy, nowy my, jako katolicy powiemy, pseudoporządek, czyli antyporządek, ustanawiają coś takiego, o czym właśnie piszą też znawcy tematu, jak na przykład pani dr Margaret Peters w swoich opracowaniach, oni wprowadzili coś takiego, jak nową etykę. Bo do niedawno jeszcze mogło nam się wydawać właśnie, że jeśli mówimy o totalnej wolności, to w zasadzie nie będzie jakiejś jednej wiodącej etyki, czy jakiegoś jednego system, wiodącego systemu, który będzie organizował życie społeczne. No tutaj już coraz bardziej widzimy, że postmoderniści wymyślili i opracowali coś takiego jak nową etykę, w której, tak jak, tak jak w tym cytowanym fragmencie z Rewolucji i kontrowolucji profesor Plinio Corea d'Oliveira mówił, będzie taka sytuacja, że to, co jest godziwe, dobre i słuszne, będzie coraz bardziej represjonowane i zakazywane, a to, co właśnie jest na rękę postmodernistom, tym, którzy właśnie postulowali wolność, ale specyficz, specyficznie pojętą wolność, wolność na przykład w, w sferze seksualnej, wolność w, w, w innych sferach, to tam będzie, y, będzie to jak najbardziej y, promowane. I tutaj pojawia się nam to napięcie. I teraz y, właśnie ta instytucjonalizacja polega na tym, że z jednej strony buduje się, y, buduje się teorię, którą się nazywa nową etyką, prawda? To jest taka etyka, która właśnie opiera się na tej właśnie haśle równości, na inkluzji, na, na, na włączeniu, na niedyskryminacji nikogo. Co, jak się okazuje, jest po prostu bardzo często zakazem jakiejkolwiek krytycznych uwag co do tych zasad ideologicznych. I yy, taką, yy, ten, ten, ten motyw, to instytuc instytucjonalizowanie tego, tego równościowego podejścia, właśnie, między innymi obecny jest no, w strategii zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w tych elementach, które dotyczą spraw i kwestii społecznych. Tam mamy coś takiego już, jak takie hasło i praktykę ESG. To jest o tyle też wszystko, proszę Państwa, trudne, że bardzo dużo tych pojęć one wywodzą się z języka angielskiego. I, i to jeszcze nie, byśmy powiedzieli, to, to, że one są z języka angielskiego, to jest to jest jedno, ale z drugiej strony, one są już z tego nowego języka, z tej nowomowy angielskiej. I te pojęcia nie tyle należy, trudność nie, nie tyle polega na tym, że, że my sobie znajdziemy jakby definicję słownikową danego pojęcia. Yy, tak? Ale, yy, ale, ale jeszcze trzeba zdekodować ich prawdziwe znaczenie. A jeszcze dodatkowo sytuację yy, komplikuje to, że właśnie często te słowa są potem skracane i w formie skrótów pojawiają się na przykład tak jak to, to hasło właśnie ESG. Czyli chodzi o, o to tutaj, żebyśmy. Realizowali cele zrównoważonego rozwoju w sferach, której z angielskiego jest environmental, czyli w środowiskowej, social, czyli społecznej i w sferze governance, czyli w takim jakby ładzie korporacyjnym, czyli w ten sposób, w jaki sposób są zorganizowane przedsiębiorstwa, korporacje, miejsca pracy, uczelnie itd. I to dopiero trzeba wszystko dokładnie sobie przeanalizować. I w tych, właśnie celach społecznych, szczególnie, no to tam znajdziemy te postulaty skrajnie pozmodernistycznej lewicy, właśnie o tej całkowitej równości, właśnie ze względu na tożsamość seksualną. Yy, prawda, tożsamość właśnie płciową, na różne takie, to, te nowe tożsamości, które coraz, coraz bardziej się pojawiają i właściwie za, za czym już taki przeciętny człowiek mi się wydaje, no, ja też zaliczam się do przeciętnych ludzi, yy, ciężko jest nawet za tym wszystkim yy, nadążyć i wymaga to naprawdę dużego trudu, żeby nawet yy, zorientować się, na jakim etapie jesteśmy i które z tych tożsamości yy, yy, właściwie już obowiązują, prawda, jakie są nowe, Thank <laughs> you. Bo wchodzimy wtedy na grząski grunt i jeśli już, załóżmy, byliśmy, bylibyśmy w takim środowisku, które tego wszystkiego przestrzega i tej równości pilnuje i pilnuje tego, żeby nie dochodziło do jakichkolwiek dyskryminacji, no to nawet nieświadomie można narazić się bardzo mocno niektórym tym właśnie grupom tożsamościowym, bo nie będziemy respektować jakiejś tam terminologii, jakiegoś specyficznej wrażliwości, która na danym etapie właśnie tej rewolucji już obowiązuje. A dzieje się to, proszę Państwa, bardzo szybko. Także to jest pewna trudność, więc mamy to ESG, a z tego ESG wynika jeszcze jedna, taka, bo to takie trochę jak w matrioszkach, tak słynne, Baba w Babie, tak? odpakowujemy i w tym jeszcze mamy kolejną, kolejne zjawisko i kolejny postulat. To jest właśnie kolejny skrót DI. Po polsku czytamy DI, a to znowu są angielskie słowa. I tu już przechodzimy do, do tego, o czym dzisiaj rozmawiamy, czyli o właśnie równości, totalnej równości, totalnej wolności. Bo DEI to jest znowu angielski skrót, od jakich słów? Od, od słowa diversity, e, de, e to jest equity, oraz inclusion, inkluzja, tak, włączenie. No i tutaj znów, nie dość, że jakoś próbujemy zrozumieć, prawda, co to znaczy, jak to przetłumaczyć na polski, no to jeszcze musimy sobie wytłumaczyć znowu, co to będzie kolejno znaczyło. I tutaj słowo po angielsku, gdybyśmy to hasło rewolucji francuskiej, prawda, na angielski, no to mielibyśmy, prawda, mielibyśmy liberty, equality, prawda, a tutaj będziemy mieć, tu jest słowo equity, i tutaj znowu się pojawia kolejna trudność, bo to jest taka subtelna, znowu właśnie nowo, nowomowa. I tutaj, tak, z jednej strony jest równość, ale jak tutaj na przykład na stronach takiego, y, takiego, y, takiej organizacji, powiedzmy firmy, która konsultiga McKinsey, tam możemy przeczytać na temat właśnie tego DEI i o co chodzi z tym, z tym equity. Otóż mamy equity i equality, czyli mamy equality, czyli równość, ale również mamy equity, i to equity, właśnie w tym w skrócie DEI, prawda, w, tym, w tej całej strategii, to jest taka, ja, ja bym przetłumaczył to może tak sam dla siebie, i może Państwo, jakoś, może ktoś z Państwa ma jak lepszą lepsze tutaj y, tłumaczenie tego słowa, na coś w rodzaju y, równościowości, czyli że my stwierdzamy, że jakieś na przykład osoby, czy jakaś grupa tożsamościowa e, jest nierówno traktowana, ona ma jakieś swoje uroszczenia, ona ma swoje jakieś żądania, żeby być równo traktowana, na przykład e, osoby spod tych sztandarów tęczowych i teraz, czy na przykład kobiety e, e, i teraz e, chodzi o to, żeby właśnie poprzez wprowadzenie tej zasady equity Czyli tej równościowości, tak doposażyć te grupy tożsamościowe, które uznają się za dyskryminowane, tak je, że tak powiem, wesprzeć, żeby ostatecznie one w wyniku tego wsparcia i wyposażenia je w jakieś tam przywileje załóżmy, żeby właśnie one stały się w efekcie, żeby nastąpiła właśnie ten ideał owej równości. I ta zasada y, DEI, y, ona też będzie już wchodzi i będzie coraz mocniej wchodziła właśnie do, do naszego życia społecznego, gospodarczego, a jak widzimy, również wchodzi do życia Kościoła katolickiego, bo w Kościele katolickim, tak jak wspomniałem, mamy też osoby, które y, jakby y, według tego schematu też myślą. No, myślę, że, myślę, że ostatnia, ostatni dokument, y, Kardynała Fernandeza, obecnego szefa dykasterii yy, nauki i wiary, yy, idzie w tym kierunku. Yy, właśnie ta sprawa, ta słynna sprawa błogosławienia związków homoseksualnych, ona jest dokładnie właśnie yy, po tej linii. Yy, więc yy, to, to wchodzi i będzie wchodziło, i warto sobie z tego zdawać sprawę, że tutaj cały czas yy, jak gdyby. Mamy realizację, próbę realizacji właśnie tego, o czym Plinio Oliveira pisał w tej książce, tego ideału totalnej równości i totalnej wolności. Oczywiście te ideał, tych ideałów ze sobą się nie da pogodzić, one są ze sobą sprzeczne, natomiast rewolucja jest pełna sprzeczności i dlatego jest właśnie nazywana przez nas i, i, i rzeczywiście taką jest, jest realizacją pewnej. Utopii. No ale na drodze do realizacji tej utopii, jak wiadomo, no już ofiary liczymy naprawdę w dziesiątki milionów, bo w tych poprzednich rewolucjach, na poprzednich etapach to przecież mieliśmy ofiary. No a w tej chwili no, ofiarami stają się wszyscy ci, którzy przez ten walec rewolucyjny. Zostaną uznani za owych dyskryminujących czy niezgadzających się z tymi ideałami, i już my rzeczywiście, proszę Państwa, mamy przykłady tego, że wielu publicystów, wielu naukowców na świecie debatuje nad tym i zauważa, że to, co właściwie w tej chwili weszło do naszych, mówię, naszego życia społeczno-politycznego i firm, korporacji i tak dalej, mamy do czynienia już z takim nawrotem totalitaryzmu, bowiem w wielu miejscach na świecie za nieprzestrzeganie tych nowych standardów, właśnie równościowych. W jaki sposób wyrażanie niezgody co do pewnych ideologii, tych najnowszych, które panują, osoby są pozbawiane pracy, są w jakiś sposób szykanowane, trafiają przed sądy, są skazywane przez, przez sądy, nawet na kary więzienia. I tutaj wiadomo, jeszcze tutaj mamy jedną sprawę, o której warto wspomnieć, że jakby w pakiecie wraz z postępem tej rewolucji mamy jeszcze kolejne zjawisko walki z tak zwaną z tak zwanym misinformation, disinformation i malinformation, czyli walką z dezinformacją, czyli z, z, z informacjami fałszywymi, co jest jeszcze byśmy powiedzieli w porządku i zrozumiałe, natomiast jest jeszcze tam walka z informacjami E, naj, 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 najciekawsze jest z tym wszystkim, że mamy walkę również z malinformation, czyli z informacjami prawdziwymi, ale które, na przykład dla jakiejś grupy e, okazują się jakoś tam szkodliwe i czy też niewygodne, czy też jakoś jakoś wbudzący jakiś dyskomfort. I tutaj jest y, rzeczywiście duży kłopot i duże, duże niebezpieczeństwo, że w zasadzie y, bardzo szybko y, jako y, powiedzmy Zachód, czy my Polska tutaj, wchodzimy y, znów w ten moment taki, gdzie y, no będziemy mieli do czynienia z cenzurą taką, jaką jeszcze pamiętamy z czasów y, PRL-u, y, czy inni inni mieszkańcy innych krajów komunistycznych pamiętają właśnie z tamtego okresu. Więc, więc tworzy nam się tutaj nowa, rzeczywiście now, nowy ład właśnie, nowa rzeczywistość zbudowana na tej ideologii postmodernistycznej, na tej ideologii dążącej do tej zapewnienia tej, 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 tej sprzeczności, zrealizowania tej sprzeczności, czyli totalnej równości i totalnej wolności i na tym etapie ewidentnie postanowiono postawić na równość kosztem właśnie wolności. Na tym etapie, na jakim jesteśmy. Niedawno mieliśmy przypadek, na przykład w Polsce, tutaj skazania prezesa Fundacji Pro Prawo do Życia, pana Mariusza Dzierżowskiego przez sąd również za podawanie pewnych informacji, które w obiegu naukowym się pojawiają no i uznano właśnie, że te informacje są szkodliwe dla pewnych grup, więc to się już na naszych oczach dzieje i warto myślę, żebyśmy się zastanowili nad tym i widzieli, prawda, jest, jaka jest ta głębia ideologiczna i jakie są te właśnie metafizyczne zasady, a nimi właśnie ta zasada, te sprzeczne ze sobą zasady totalnej wolności i totalnej równości. Oczywiście jakby podstawą tego wszystkiego jest, jest również to, że w tej całej ideologii pozmodernistycznej odrzucono w ogóle koncepcję prawdy. Odrzucono koncepcję jakiegoś ładu, który jest nam dany. Dany przez kogo? Dany przez Pana Boga. Ostatecznie jest to kwestia taka, że zachodni, zachodni świat, ale już nie tylko zachodni, coraz bardziej cały, cały nasz świat, odrzucił po prostu prawdę. Odrzucił yy, Pana Boga i odrzucił absolut, i sam ustanawia nowe swoje dogmaty, nowe swoje prawdy i według tych nowych praw na danym etapie ustala cały potem porządek społeczny i tak zwaną właśnie nową motykę, w której będzie, będzie, będzie na nowo przemodelowane wszystko i Pewne rzeczy będą uznane znów za złe, a pewne rzeczy, rzeczy za dobre. Tylko że bardzo często, jeśli przyłożymy to do systemu właśnie chrześcijańskiego, katolickiego, czy nawet prawa naturalnego, to będzie to taki świat właśnie postawiony na opak. I proszę Państwa. Kończąc tutaj ten, 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 ten program, polecam Państwu, tutaj na naszym portalu PH24.pl o tych sprawach piszemy i w filmach, które produkujemy, też staramy się te kwestie właśnie poruszać. I warto, warto brnąć przez te teksty. Nieraz te teksty są długie, nieraz te teksty są nużące, ale, proszę Państwa, jeśli my tej pracy nie wykonamy i nie zrozumiemy, co do nas przychodzi, jakie idee do nas przychodzą, no to będziemy coraz to, coraz bardziej zaskakiwani różnymi rozwiązaniami. I ciężko nam będzie również w tym w tej naszej debacie, która jeszcze w jakimś tam dużym stopniu, myślę w Polsce, jest dozwolona brać udział. A musimy to rozumieć i musimy z jednej strony rozumieć naszą, nasz punkt katolicki, naszą doktrynę katolicką, nasze nauczanie tradycyjne, nauczanie kościoła katolickiego, ale z drugiej strony, musimy też bacznie przyglądać się tym ideom i tym rozwiązaniom, tym postulatom, które są wprowadzane. Tym tym bardziej, że, tak jak mówię, nie jest to łatwe, dlatego, że mamy do czynienia z nowym językiem, z nową etyką, z nowymi pojęciami. Musimy to wszystko żmudnie dekodować, ale jest to możliwe. Są w Polsce ludzie, którzy się tym zajmują i na świecie, i warto do tego sięgać. I na koniec, proszę Państwa, jeszcze chciałbym Państwu przeczytać świetny wiersz, myślę, który jest bardzo a propos tej właśnie kwestii równości wiersz napisany przez wspaniałego polskiego poetę Zbigniewa Herberta pod tytułem Damastes z przydomkiem Procrustes mówi. I proszę Państwa, ten wiersz brzmi tak. Moje ruchome imperium między Atenami i Megarą Władałem puszczą, wąwozem, przepaścią sam, Bez rady starców głupich insygniów Z prostą maczugą w dłoni. Odziany tylko w cień wilka I grozę budzący dźwięk słowa Damastes. Brak mi było poddanych, To znaczy miałem ich na krótko. Nie dożywali świtu, Jest jednak oszczerstwem, Nazwaniem niezabójcą, Jak głoszą fałszerze historii. W istocie, Byłem uczonym reformatorem społecznym. Moją prawdziwą pasją była antropometria. Wymyśliłem łożę na miarę doskonałego człowieka. I to jest właśnie bardzo ciekawy koncept, który jest obecny w ideach rewolucyjnych od początku, że rewolucja zawsze chce stworzyć jakiegoś nowego człowieka. Jakiegoś człowieka sowieckiego, jakiegoś republikanina, jakiegoś idealnego obywatela i tak dalej. I zawsze próbuje ostatecznie na siłę zrealizować właśnie ten ideał tego doskonałego e, człowieka. Przyrównywałem złapanych podróżnych do owego łoża. Trudno było uniknąć, przyznaję, rozciągania członków, obcinania kończyn. Pacjenci umierali, ale im więcej ginęło. Tym bardziej byłem pewny, że badania moje są słuszne. I tu uwaga, teraz będziemy mieć hasło wszystkich rewolucjonistów, może, moglibyśmy powiedzieć, prawda, od kilkuset lat. Cel był wzniosły, postęp wymaga ofiar. Pragnąłem znieść różnicę między tym, co wysokie a niskie. No i znów tu mamy, prawda, ten element właśnie równości, tego egalitaryzmu. Jeszcze raz. Pragnąłem znieść różnicę między tym, co wysokie, a niskie. Ludzkości, obrzydliwie różnorodnej, pragnąłem dać jeden kształt. Prawda? No proszę zobaczyć, ile my mamy dzisiaj y, tutaj tych prób y, uniformizacji, ujednolicania cały czas wszystkiego, że wszystko musi być od jakiejś jednej sztancy, od jakiegoś jednej normy. Prawda? Ile mamy tych rozmaitych norm, takich, siakich i owakich. W różnych dziedzinach. Jeszcze raz, ludzkości obrzydliwie różnorodnej pragnąłem dać jeden kształt. Nie ustawałem w wysiłkach, aby zrównać ludzi. Pozbawił mnie życia Tezeusz, morderca niewinnego minotaura. Ten, który zgłębiał labirynt z babskim kłębkiem włóczki, pełen forteli, oszust, bez zasad i wizji przyszłości. Prawda? Przyszłość, prawda? Wybierzmy przyszłość. Ileż tych haseł o przyszłości ciągle. Mam, mam niepłonną nadzieję, że inni podejmą mój trud i dzieło tak szczytnie zaczęte doprowadzą do końca. Tyle nasz wielki poeta Zbigniew Herbert. Proszę Państwa, myślę, że czas na to, żebyśmy kto ma, a kto nie ma, żeby się zaopatrzył, żebyśmy sięgnęli po, po twórczość właśnie yy, między innymi Zbigniewa Herberta. Którzy pisali w strasznym okresie komunistycznego zniewolenia i byli bardzo wyczuleni na kwestie właśnie totalitaryzmu, na kwestie zniewoleń, na kwestie poniewierania ludźmi. I sięgajmy, bo były tam świetne ujęcia, świetna intuicja i paradoksalnie jest to bardzo smutne: widzimy, jak ta twórczość, ta poezja Zbigniewa Herberta, robi się zaskakująco na nowo aktualna. Serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych odcinków programu Rewolucja i Kontrrewolucja oraz do obejrzenia poprzednich. Pozdrawiam serdecznie Państwa. Wszystkiego najlepszego, wielu łask bożych. Szczęść Boże.